Dzień dobry. Dzisiejszy audiolog poświęcimy żołnierzom wyklętym. Jako że jutro, tak się składa, że jutro jest dzień pamięci o żołnierzach wyklętych, także dzisiejszy audiolog jest taki troszkę, można powiedzieć, specjalny i poświęcony właśnie tym bohaterom. Powiedziałem żołnierzom wyklętym. Tak, to jest taka, tak się mówi na nich, ale dla mnie to są żołnierze niezłomni. Dlaczego nazwa żołnierzy wyklęci jest powszechnym użyciu, bowiem ci żołnierze byli wyklęci z polskiego życia publicznego przez komunistów, którzy przyjechali do Polski na T-34 w 1944 roku i zaczęli instalować tutaj rząd. Całe podziemie polskie, a przynajmniej zdecydowana jego większość, postanowiła nie poddawać się zaborcy, bo właściwie Związek Radziecki był naszym zaborcą, i walczyć z nim, mimo tego, że rząd w Warszawie już został uznany za komunistyczny, a postanowienia traktatów z postanowienia z Jałty, czyli dla mnie 5. rozbioru Polski, bowiem 4. rozbiorem polskim był atak Niemiec i Związku Radzieckiego. No i to było postanowienie 5. rozbioru Polski. Ci młodzi, zazwyczaj ludzie, chcieli, żeby Polska była wolna, żeby Polska była niepodległa, żeby Polską nie rządziły mapety zainstalowane przez największego towarzysza na świecie, czyli Józefa Stalina. Właśnie ci ludzie, właśnie ci żołnierze, niezłomni, o nich się powinno mówić, tak naprawdę żołnierze niezłomni. No oczywiście te wszystkie akcje, pozbywanie się polskiego podziemia, pozbywanie się polskich elit przez Związek Radziecki było uzasadnione, tak? Bo przecież wiadomo, że jak chce się rządzić, to nie będzie się zostawiało elit państw propolskich, tylko trzeba zainstalować swoich ludzi. No na Kresach Wschodnich no to się szybciej udało, bowiem Kresy Wschodnie zostały zajęte przez Związek Radziecki i stamtąd się pozbyto Polaków za pomocą Katynia. No i a że na tych terenach Polski dawniej okupowanej przez Niemcy nie było takiej możliwości przeprowadzenia szybkiej akcji Katyń, a część Polaków zginęła w obozach z śmierci w Oświęcimiu albo na innych terytoriach, to postanowiono, no, że oni zainstalują sobie rząd, a tych, co są nie, którzy się nie złamią, trzeba będzie po prostu wyeliminować fizycznie. I zaczęły się wszystkie akcje żołnierzy wyklętych właśnie. No i zaczęło się prześladowanie. No i ja bym miał wymienić tak kilku najbardziej znanych żołnierzy wyklętych, no to zacznijmy od Witolda Pileckiego. Wspaniała postać, urodzony w 1901, zamordowany w 1948 roku. Uczestniczył już w wojnie z Związkiem Radzieckim już w 1920 roku, ale także później, w roku 1940, trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Właściwie chyba dobrowolnie trafił, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić, żeby potem wyzwolić ten obóz. Ratował ludzi. Piękna postać. Zamordowany w 1948 roku. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, gdzie leży jego ciało. Bowiem pamiętajmy, że żołnierzy wyklętych oczywiście trzeba było gdzieś pochować, a że Związek Radziecki no, nie będzie budował, no to porozrzucano ich szczątki. Między innymi w kwaterze na Łączce leżą, gdzie są prowadzone prace ekshumacyjne, tak? A od kiedy się zaczął, no to jeszcze tak, no to Danuta Inka Siedzikówna, młoda kobieta, która była moim zdaniem najdzielniejszą z kobiet, jedną z najdzielniejszych kobiet w
W czasie II wojny światowej i po wojnie również zginęła za wolną ojczyznę oraz generał Emil Fildorf, pseudonim Nil, zginął już trochę później, ale także zginął zamordowany przez komunistycznych zbrodniarzy. No i w tym czasie w Polsce do władzy doszli tacy ludzie jak Bierut, Gomułka, później Gierek, Kiszczak, Jaruzelski. I tak naprawdę tych ludzi nikt nigdy za to nie rozliczył, za te zbrodnie. Oni sobie spali spokojnie, oni mieli teczki na każdego z tych ważniejszych polityków, mogli ich szantażować. Pierwszym, tak naprawdę odznaczonym żołnierzem wyklętym, no, to mnie zaskoczyło. Myślałem, że taki kult żołnierzy wyklętych zaczął się odradzać dopiero tak w okolicach 2005 roku, ale nie. Pierwszym był Stefan Korboński, odznaczony jeszcze przez słynnego Wałęsę. Ale najwięcej odznaczeń pojawiło się w roku 2006, kiedy prezydentem Polski został Kaczyński, tak? Odznaczył on m.in. Nila, oznaczył on Pileckiego czy Łukasza Cieplińskiego. Pseudonim nie pamiętam jaki, no ale innym wielkim żołnierzem niezłomnym był Józef Kuraś. Kult żołnierzy niezłomnych pojawił się tak naprawdę wśród najmłodszego pokolenia 20-latków, 30-latków, no może 30-latków to nie. Tych, którzy żyją w najnowszej generacji Polaków. Było to możliwe dzięki poznaniu nowych źródeł informacji oraz dogłębnym analizom historyków, bowiem za komuny wiadomo, nikt nie chciał podawać istnienia takich ludzi jak żołnierze wyklęci, którym należy się szacunek za to, że walczyli już wtedy o to, żebyśmy my mogli kontynuować ich dzieło. Walczyli o to, żeby tacy ludzie pokroju Kiszczaka i Jaruzelskiego nie mieli władzy w Polsce. Oczywiście nazywani przez komunistycznych zbrodniarzy faszystami, ludźmi nawet powiedziałbym gorszego sortu. Oczywiście w latach 90. też już zaczęły się pojawiać pierwsze głosy o żołnierzach wyklętych, lecz na sile to przybrało dopiero kiedy powstał IPN, Instytut Pamięci Narodowej, lecz oni zasłynęli głównie teczkami. No ale dobrze, trwało to wszystko, a mimo to dopiero od 2011 roku obchodzimy rok rocznie Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Była to pierwotnie, żeby takie święto zostało wprowadzone, była to inicjatywa Lecha Kaczyńskiego już w 2010, lecz Kaczyński zmarł, Komorowski podtrzymał to i to jest jedyna jego dobra decyzja, ale wprowadzono już w 2011 roku i od tego czasu świętujemy dzień 1 marca, pamiętajcie, obchodzimy jako Dzień Żołnierzy Niezłomnych. Oczywiście kult żołnierzy niezłomnych bardzo urósł. W ostatnim czasie jest nadawane ulicom, skwerom, placom, coraz więcej nazw właśnie od żołnierzy wyklętych. Oraz dodatkowo i często one zastępują nazwiska komunistycznych zbrodniarzy. Lecz nie wszystkie miasta w Polsce pozbyły się z symboli komunizmu. Na przykład co do którego niedaleko mieszkam, jest osiedle 25-lecia PRL. Dla mnie to jest absurd, że nikt tego po 89 roku nie zmienił. Ja rozumiem, że tam są kwestie formalne, ale zmieniono wiele ulic i za to należy się chwała, że zmieniono wiele ulic. Ale dlaczego pozostawiono jakiekolwiek? Wstyd mi jest za moje miasto, którego niedaleko mieszkam, że jest tam ulica Ludwika Waryńskiego, której ulicy nie powinno być. Powinno być ulicy Danuty Siedzikówny. Jest Rondo Nila, tak, ale to co tam. Tego nie powinno być. Żadnych komunistycznych zbrodniarzy. Mimo, że Waryński był. Może nie był zbrodniarzem, był bardziej ideologiem, ale. No, ale nie powinno być czegoś takiego w wolnej Polsce. No i z żołnierzami niezłomnymi związana także
wpadka Komorowskiego. Aż on miał już tyle tych wpadek, że naprawdę to się myli w głowie, gdzie on nie popełnił wpadki. No i powiedział, że żołnierze wykręci to są ci, którzy mordowali Rosjan, czy jakoś tak. Nie wiem, jakoś on to tak powiedział, że to są ci, nie wiem, jakoś tak, że coś tam hańbiącego o nich powiedział, także to wzbudziło wielkie oburzenia. A swoją drogą, o żołnierzach wyklętych należy mówić tylko dobrze, bowiem to oni są prawdziwymi bohaterami, nie żaden Wałęsa, nie żaden Michnik, to jest tylko, znaczy to oni nawet nie są następstwem żołnierzy wyklętych, bo ogólnie Solidarność jest następstwem żołnierzy wyklętych. Poznań 56, Gdańsk 70, Radom 76, to jest wszystko następstwo żołnierzy wyklętych. Natomiast dlaczego powiedziałem Wałęsa i Michnik nie? Bowiem oni byli sterowani przez system, oni dogadali się z tym systemem, który pozbył się tych żołnierzy po to, żeby mieć łatwiej realizować swoje cele, żeby niszczyć ducha polskości, żeby dążyć do stworzenia jednego wielkiego narodu na świecie. Ale najbardziej, jak mówię, pamięć o żołnierzach wyklętych, przepraszam, niezłomnych, nigdy nie powinna zaginąć. I jeszcze taka króciutka anegdotka na koniec. Wspierajmy nazwanie autostrady A4 autostradą imienia żołnierzy niezłomnych. Właśnie, postarajmy się o to, żeby to nie była autostrada żołnierzy wyklętych, tylko niezłomnych. Używajmy tej nazwy, proszę was. Ja wiem, że ja użyłem podczas tego filmiku nazwy żołnierze wyklęci, ale należy używać nazwy żołnierze niezłomni, bowiem oni są wyklęci przez tamten system, przez tamtych ludzi. Oddawajmy im cześć. Dalej rozszerzajmy ich kult, bowiem oni teraz, jak słyszą o tym, co, jak my ich traktujemy, oni patrzą z dumą na nas, na młode pokolenie Polaków. Natomiast nie mogą patrzeć przyjaźnie na tych, którzy chronią ich oprawców. Którzy chronili ich oprawców przez lata. Którzy nic nie zrobili z takimi ludźmi jak Kiszczak i Jaruzelski. Przepraszam, że się powtarzam trochę, ale to muszę piętnować. Należy to piętnować, bowiem wiem, przez takich ludzi my nie doczekaliśmy się w pełni prawdziwie wolnej ojczyzny. Nigdy u nas nie przeprowadzono lustracji. I za to polski naród powinien się wstydzić. A właściwie powinien się wstydzić rządzący, że dopuścili do czegoś takiego. Mam nadzieję, że kult żołnierzy niezłomnych nigdy nie zginie i ta autostrada zostanie nazwana imieniem żołnierzy niezłomnych. Żeby młodzi, jak mnie syn spyta za ileś tam lat: tato, kto to byli ci żołnierze niezłomni? Ja powiem tak: to byli ludzie, którzy walczyli o to, żebyś ty mógł być Polakiem. Tak należy mówić własnym dzieciom. I tym apelem, bo jeszcze tak odniosę się, że autostrada A2 się nazywa autostradą wolności. Ciekawe, jakiej wolności, skoro tam jest najdroższa autostrada w Europie i tam dużo nieprawidłowości było przy tym, ale nieważne. I pamiętajcie, żołnierze wyklęci są tylko wyklęci przez tamtych ludzi. Oni są niezłomni. Oni nie dali się złamać reżimowi sowieckiemu. I my też nie dajmy się złamać ludziom, którzy chcą powiedzieć, że było inaczej. Że to Polska jest odpowiedzialna za Holokaust. Nie zapomnijmy bohaterstwa żołnierzy niezłomnych. Dziękuję.